Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Kilkanaście dni temu doszło w Krakowie do dramatycznego wypadku. Rowerzystka przejeżdżała przez przejście dla pieszych. Została potrącona i zginęła na miejscu. O tym, do czego mogą doprowadzić nieprawidłowe zachowania rowerzystów, będzie ten program. Jeżdżenie po przejściach dla pieszych rowerzystom weszło w krew. Wręcz uzurpują sobie prawo do tego, że jadą, bo jest miejsce, bo tak im wygodniej. Bo uważają, że skoro nie ma jeszcze pełnej infrastruktury rowerowej, a jest przejście, no to korzystają z niego z lubością. Niektórzy jeżdżą szybko, agresywnie. Z takimi przypadkami mamy do czynienia i będziemy pewnie mieli do końca tego roku, bo sezon rowerowy tak naprawdę w pełni dopiero zaczął się. W związku z tym może ten dzisiejszy program wzbudzi jakąś refleksję u rowerzystów, że tak robić nie można. Przejazd po przejściu dla pieszych. Ale przecież wolno jechałam. A to nie ma znaczenia, czy jedzie pani wolno, czy szybko, proszę pani, nie jeździmy po przejściu, no tak? Dobrze pani o tym wie, czy nie wie pani? Wie pan, staram się nie jeździć, ale po prostu... To co się dzisiaj stało? Ale no jadę wolno, pośpiech? Wszystko widzę. No jakbym... A jakby kierowca panią nie zauważył? To ja bym go widziała, bo jechałam na tyle wolno, żebym zdążyła zahamować. Dowód osobisty poproszę od pani albo prawo jazdy. Zupełnie inaczej postrzegamy rowerzystę na przejściu niż pieszego. Inne prędkości, inny moment widzenia, zupełnie inaczej. Rowerzyści, przejście dla pieszych jest dla pieszych. Jeżeli potrzebujecie przejściem dla pieszych skomunikować się z drugą stroną drogi, to zejdźcie z roweru i przeprowadźcie rower. To jest jedyna możliwość. Notabene są rowerzyści, którzy jadą po przejściu, obok jest przejazd dla rowerów. No to już kompletna ignorancja, nieznajomość przepisów, nieznajomość niczego. Jak to jest groźne, niech ten dzisiejszy wypadek o tym zaświadczy. Rowerzyści, przejście dla pieszych jest przejściem, a nie przejazdem. Pamiętajmy o tym raz na zawsze. Ale robiłam niebezpieczeństwo, było jakieś? Nie ma ścieżek rowerowych. Nie ma. Są, proszę panią, ścieżki rowerowe. No ale jak mam jechać w rynku tutaj? Tutaj? No jest ścieżka rowerowa, jest ten, jest przeciwpas. I jak mam dalej jechać? Zejdź przeprowadzić rower, proszę panią. No to wie pan, to jest... 5 sekund przeprowadzić rower przez przejście, prawda? No dobrze, ale jak czekam aż ścieżki rowerowe, jak w normalnym kraju będą tutaj. Po prostu jeżdżę na rowerze od 20 lat, wie pan, cały rok. Lato, zima, ten. I po prostu jest, teraz jest najbardziej niebezpieczni są inni rowerzyści, bo ludzie nie umieją jeździć na rowerze. Jeżdżę też autem i po prostu wiem, kiedy robię coś złego. Mandat karny dzisiaj 100 zł, bez punktów. Ma pani prawo odmowy przyjęcia tego mandatu? To nie wiem. Wie pan co, nie mam kasy, może mi pan dawać, co pan chce. Dobrze, czy przyjmuje pani mandat? Dobrze. Piszą do nas rowerzyści bardzo często, że ten przepis, że nie wolno przejeżdżać przez przejście dla pieszych, jest nieżyciowy. Że jeżeli przejadą powolutku, będzie okej. Że jeżeli nie będą roztrącać pieszych, będzie okej. Ma być i będzie ten przepis, ponieważ inna jest dynamika ruchu pieszego, a inna rowerzysty. Nawet jeżeli rowerzysta jedzie powoli, załóżmy, że to taki stateczny, spokojny rowerzysta, kobieta z dzieckiem, też właśnie często tacy rowerzyści krytykują ten przepis, i tak jedzie 2 albo 3 razy szybciej niż pieszy. Prędkość ruchu pieszego w mieście w takim normalnym kroku to jest poniżej 5 na godzinę, to jest 4-5 na godzinę. Taka wolno jadąca rowerzystka no jedzie co najmniej 12-13 na godzinę. To jest trudne w percepcji kierowcy odróżnienie tych dwóch ruchów. Ten moment wjazdu na przejście, szczególnie niebezpieczny, i wejścia różni się diametralnie. Poza tym wśród pieszych, tych rowerzystów, często się po prostu nie spodziewamy. To jest zaskoczenie, rower na przejściu dla pieszych. Ja wiem, że w Polsce nie jest to aż takie zaskoczenie. Po pierwsze, to jedzie pan po przejściu dla pieszych, tak? Nie jeździmy po przejściu dla pieszych. A widzę, że ma pan takie słuchawki, które nic by pan nie słyszał, czy coś jedzie na sygnałach, czy nie. Wszystko słyszę. Słyszy pan wszystko? Wszystko słyszę. Dlaczego pan jeździ po przejściu dla pieszych? No co się dzieje? Pan powiedzieć, no będę ściemniał, no przecież... Nie, ale wie pan, że nie jeździmy, tak? No wiem, no. Nie możemy wpuścić rowerzystów na przejścia dla pieszych. Nawet tych rowerzystów, proszę zrozumieć, nie wpuszcza się, którzy konwojują dziecko. Dziecko do lat 10 ma prawo przejechać przez przejście dla pieszych, a tatuś czy mamusia powinni przejść, a na chodniku jadą.
Z tych między innymi względów, w związku z tym doceńmy wagę i potrzebę tego przepisu. Wykroczenie pani popełniła. Wie pani, czy pani nie wie? Dlaczego? Jedziemy po przejściu, czy nie? Aha, przepraszam bardzo. Nie, nie wam się, proszę panią. Bo śpieszę się, bo mama na mnie czeka w domu. Jakie jeszcze niebezpieczne zachowania rowerzystów mogą się skończyć tragicznie? No jest ich mnóstwo, ponieważ rowerzysta zakłada, że ma dojechać najkrótszą drogą w najkrótszym czasie. I uzurpuje sobie jakby konglomerat praw kierowcy czy kierującego i pieszego. Jest jakby istotą, takim kameleonem, który zmienia się raz w pieszego, raz w kierowcę. Przy czym on stale jeździ na rowerze. No czemu pani tu jeździ chodnikiem, jak tu jest jezdnia, kontrapas? A co się pan przyczepia? Ale ja... Powiem panią, ja jestem od tego, żeby się przyczepiać, wie pani? A teraz jedzie pani pod prąd. Jedzie czasem chodnikiem, tam gdzie mają śpiesi. Jemu nie wolno, ale jedzie, bo mu tak szybciej i wygodniej. Jedzie przez przejście, bo mu tak szybciej i wygodniej. Jedzie jezdnią, czasami środkiem jezdni, bo mu tak szybciej i wygodniej. A mam jechać możliwie blisko prawej krawędzi. A mamy z chodnika korzystać tylko wtedy, jeżeli prędkość na jezdni jest podniesiona więcej niż 50 km na godzinę, mogą samochody jezdnią się poruszać. Chodnik jest odpowiednio szeroki. I jeszcze jeden przypadek, kiedy są te ekstremalnie złe warunki pogodowe. Poza tym z chodników nie korzystamy, pozostawiamy je pieszym. No, pod prąd. Panie rowerzystki, kolejna pod prąd, tak? Jedna na chodnik, druga jezdnią. Czyli wolność Tomku w swoim domku. Rowerzyści bardzo często tłumaczą, że boją się jechać jezdnią. Po prostu się boją, dlatego wjeżdżają na chodnik. To mam dla nich radę. Niech sobie kupią hulajnogę. Ci, którzy jeżdżą na hulajnogach, są uważani za pieszych. W związku z tym, proszę bardzo, wtedy oczywiście z szybkością pieszego mogą sobie w ten sposób postępować. Natomiast jeżeli kupiliśmy rower, to mamy korzystać z przywilejów, ale mamy wykonywać obowiązki, które na rowerzystach ciążą. Przede wszystkim znajomość przepisów. Bez znajomości przepisów się nie da. No tu jakaś rowerzystka znająca przepisy ustąpiła pierwszeństwo, jedzie prawidłowo, a pani tutaj po chodniczku kolejna sobie pomyka w najlepsze. Mamy wiedzieć, że w prawo skręcamy od prawej krawędzi, w lewo z dwukierunkowej od środka, a z jednokierunkowej od lewej krawędzi, że każdą zmianę pasa ruchu czy zmianę kierunku jazdy mamy sygnalizować w tym przypadku ręką i zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar wykonania manewru. No ale bez kierunkowskazu, czyli bez wyciągniętej ręki i alejką, mimo że odrobinkę dalej wypuściwszy rower, wjechałby pięknie na kontrapas. Notabene wcześniej znak o tym informuje, bo jest zakaz skrętu w prawo, nie dotyczy rowerów. Jechał tą ulicą, widział tą tabliczkę. Mają rowerzyści swój pomysł na życie. Mamy być po prostu po ludzku ostrożnymi. Rowerzysta z natury jest nieostrożny. Ja czasem jadąc na rowerze dziwię się, że ktoś potrafi za kamienicę wjechać z taką prędkością, nie bacząc, że tam, gdzie wjeżdża, może być różna sytuacja. Dziecko, wózek, inny rowerzysta, że powinien trzymać się jakiejś strony drogi. Oni jadą szeroko, jadą w sposób absolutnie niedopuszczalny. Zjeżdżajcie mi z drogi, bo jadę ja. Jedzie pan rowerzysta, władca szos. Aha, chodnikiem, teraz którędy. Chodnikiem jednak, oczywiście, wspaniale. Uzurpują sobie prawa do szybkiej, agresywnej jazdy. To tak jakbyśmy w samochodzie nagle włączyli, nie mamy tego tak zwanego koguta, więc może migacze czy sygnał dźwiękowy i rozjeżdżajcie się wszyscy, bo jadę ja, bo ja mam jakieś specjalne przywileje. Tak wielu z nas agresywnie jeździ, jakby wyłączyli myślenie. Tak, niektórzy jeżdżą, a są też osoby, które z kolei jadą powoli, ale cała droga do nich należy. Żadne przepisy, żadne znaki. Uważają, że jadą i już, że wystarczyło się nauczyć utrzymywać równowagę poprzez kręcenie pedałami i to jest jedyna umiejętność, która uprawnia ich do korzystania z dróg jako rowerzyści. Tak nie jest. Musimy znać znaki, musimy znać przepisy, musimy je stosować i musimy być też partnerem, bo tych rowerzystów będzie coraz więcej. No więc jeżeli tak jeździmy, że nie wiadomo skąd niebezpieczeństwo, my się na tych rowerach pozabijamy. To jedź bezpiecznie, hasło naszego programu odnosi się również do rowerzystów. Brak słów.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.